Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Szefów Kuchni. W związku z tym odwiedziliśmy miejsce, w którym szkolą się kucharze i potencjalni szefowie kuchni. Pani dyrektor, czy frekwencja od kilku lat wzrasta w szkole gastronomicznej, czy maleje? Zdecydowanie wzrasta. Widzimy coraz to większe zainteresowanie tym zawodem. Zawodem, tak jak pani powiedziała, kucharz, ale też technik organizacji usług gastronomicznych wcześniej, a w tej chwili mamy zawód technik żywienia i usług gastronomicznych. A więc to zainteresowanie wzrasta, a myślę, że koniunktura tutaj temu sprzyja. I programy też telewizyjne, gdzie młodzi adepci sztuki kulinarnej gotują, pieką i to się naprawdę u nas sprawdza. Tak samo cukiernicy. Coraz to większe zainteresowanie jest tym zawodem. Cukiernictwem. Przyjeżdżają do Was też supermistrzowie, właśnie szefowie znanych w świecie kuchni. Jak wyglądają takie zajęcia? Myślę, że te zajęcia to jest świetna nauka i świetna propozycja dla naszych uczniów, ale też dla nauczycieli zawodu, ponieważ przyjeżdżają do nas specjaliści, którzy specjalizują się w danej konkretnej dziedzinie, na przykład ryby. Dziczyzna, tak? I oni pokazują to, co potrafią robić najlepiej, sprzedają pewne tajniki, pewne tajemnice naszym uczniom, ale też nauczycielom. A uczniowie wyjeżdżają również na różne wyjazdy szkoleniowe. Dokąd i jak wyglądają takie szkolenia? Te szkolenia, no według mnie to jest świetna propozycja również dla uczniów. Do tej pory w ramach programów Erasmus i Erasmus Plus uczniowie odbywali 4-tygodniowe praktyki w 5-gwiazdkowych hotelach, 5-gwiazdkowych restauracjach na Malcie, na Cyprze, dwukrotnie byli w Hiszpanii, a obecnie wyjeżdżają do Czech. I teraz mamy aktualnie uczniów, 10-osobową grupę uczniów, którzy zdobywają kwalifikacje baristyczne, a więc będą mieli certyfikaty baristy, certyfikaty, które będą znaczące chyba dla nich w momencie, kiedy będą poszukiwać pracy. Będą świetnie parzyć kawę. Jako przyszła być może szefowa kuchni, jak wyobrażasz sobie pracę właśnie w gastronomii? Wiem, że praca w gastronomii jest ciężka, ponieważ już pracuję i na zajęciach też można zauważyć, że nie jest łatwo, ale warto, myślę. A warto, czyli masz jakieś pewnie marzenia z tym związane, jakie? Chciałabym otworzyć własną restaurację. Jeśli mi się nie uda, to przejmę cukiernię mojej mamy. Czyli plany rodzinne trochę, tradycje rodzinne. A jak restauracje, to z jakim jedzeniem? Bardziej w klimatach, które mi się podobają, typu na przykład kuchnia śródziemnomorska bądź meksykańska. Do czego przygotowujesz cukinię? Będziemy robić makaron z warzywami, dlatego kroimy cukinię, koleżanka kroi paprykę, będziemy taki miszmasz. Miszmasz, a jaką kuchnię najbardziej lubisz gotować? Włoską. Jak sobie wyobrażasz pracę szefa kuchni? Bo wiemy, że to nie jest tylko dobre gotowanie, tylko cała logistyka tej pracy, czyli zaopatrzenie, organizacja pracy w kuchni. Co jest według Ciebie najtrudniejsze? Według mnie najtrudniejsze jest skonstruowanie jadłospisu i zrobienie listy zakupów. Jakie jest Twoje popisowe danie na chwilę obecną? Carbonara z kurczakiem i ze szpinakiem i z suszonymi pomidorkami. Co to znaczy dobrze gotować, być dobrym szefem kuchni? To znaczy, że po prostu trzeba mieć dobry smak, dobre wyczucie wszystkiego i przy okazji umieć to wszystko organizować. A jakie masz plany na przyszłość związane z Twoim zawodem? Chciałem zostać dietetykiem, ewentualnie trenerem personalnym, a że jestem na szkole gastronomicznej, to będę mógł sobie dość przyzwoite posiłki gotować.